Zatankowane do pełna wyszło 15,5 litra, a od ostatniego tankowania również do pełna przejechałem 251 km. Czyli co, wychodzi 6 litrów na stówkę, tak niskie spalanie? Brzmi całkiem nieźle. Wcześniej, gdy mierzyłem spalanie, jeżdżąc głównie po mieście, to wychodziło jakieś 7,5 litra na 100 km. Teraz zrobiłem troszeczkę kilometrów drogą ekspresową, no i spalanie spadło do 6. Fantastyczny wynik, 6 litrów gazu na 100 km. Biorąc pod uwagę, że ten samochód jeszcze jeździ, tak więc no, tak jak pisaliście, najlepszy zakup, jeśli chodzi o fury, za 1000 zł. Jedziemy teraz na miejscówkę, zatrzymam się, opowiem Wam, co się wydarzyło w życiu tego Civica w ostatnim czasie. Byłem w autoryzowanym serwisie na takim przeglądzie wakacyjnym, jak to się mówi, aby sprawdzić, czy samochód nadaje się na jakąś dłuższą podróż. Wiecie, o co chodzi. Sprawdzany był jakąś godzinkę, oczywiście, a musiałem czekać w poczekalni. Nie nagrałem w zasadzie nic z tego, ale to, co najważniejsze, czyli papier z wszystkimi wadami, co jest nie tak z tym samochodem, mam z sobą w plecaku, za chwilę wyciągnę, pokażę Wam, o co chodzi. Ale jeszcze wcześniej pokażę Wam jedno nowe urządzenie, które zakupiłem, troszeczkę w innym celu, z myślą o innym samochodzie, no ale mając je pod ręką, wykorzystam je na tym Civicu. Proszę bardzo, to mój nowy miernik lakieru marki Prodige Tech, wersja GL1S. Mam nadzieję, że samochód jest w miarę równomiernie ubrudzony, gdyż teoretycznie pomiarów powinno się dokonywać na czystym aucie. Rozpocznijmy więc może od słupka C, 90 mikrometrów, idziemy troszeczkę niżej, 210, robi się coraz ciekawiej i przy lampie 270. Przechodzimy troszeczkę dalej, 240, przy samych drzwiach 230, a na drzwiach 120. Tak więc cała ta część widać była już robiona. Troszeczkę dalej, na drzwiach stóweczka, o, te drzwi, powiem Wam, wyglądają zadowalająco, 120. Następnie przechodzimy na błotnik, 120 również, panie, perełka, 210 i przy samej lampie 180. Przechodzimy na maskę, zobaczymy, jakie tutaj pojawią się wyniki, 140, na samym środku 130, a tu, gdzie było klepane, 60 tylko? Kawałeczek dalej, 360. Tak więc robota zrobiona profesjonalnie, tutaj też 360. Na skraju maski 120, przechodzimy dalej na błotnik 120, idąc w kierunku prawych przednich drzwi 180 i przechodząc na drzwi 990. Ten miernik zaraz chyba zwariuje, idziemy więc kawałeczek dalej, 340. Tuż obok klamki 290, mijamy drzwi 260, prawe tylne koło nad kole 140 i przy tylnej lampie 170. Troszeczkę wyżej na słupku C 110, tak więc słupki wyglądają ok. A jak wygląda dach? 90, tak więc tu jest ładnie, kawałeczek dalej stóweczka, na samym środku 90. Jak więc widzicie, ile elementów, tyle odczytów, ale przynajmniej w tym przypadku sprzedawca nie próbował zaczarować sytuacji, nie wciskał mi, że to jest oryginalny lakier, panie, perełka z Niemiec. Tu wszystko było jasne od samego początku, stąd też tak niska cena, 1040 zł. No właśnie, jeśli chodzi o te cztery dyszki, bo wielu widzów mnie już o to spytało, dlaczego nie równy 1000, tylko akurat 1040. Nie, już spieszę z wyjaśnieniem. Za chwilę oczywiście przejdziemy do kartki z ASO, ale jeszcze kwestia tej ceny. 1250, z tego co pamiętam, to była cena wywoławcza za ten samochód. Po oględzinach, po jeździe testowej spytałem sprzedawcy, no, za jaką minimalną kwotę jest w stanie oddać ten samochód. Padła cena 1100 zł. Ja zaproponowałem okrągły 1000, sprzedawca powiedział, no to spotkajmy się w połowie, 1050, a ja mówię 1040, okej. Dlaczego 1040? No bo bankomat mi tak wypluł pieniądze właśnie w samych dwudziestkach. Tak więc 1040. NE7201A. Oto jest właśnie wydruk. Po przeglądzie tu, jak widzicie, jest troszeczkę bazgrołów, ja sobie to ładnie wszystko przepisałem. No i zaczynamy. Co z tym samochodem jest nie tak? Lewa przednia sprężyna pęknięta, z tego co powiedział diagnosta, brakuje tam mniej więcej 3/4 zwoju. Brak paska napędu sprężarki klimatyzacji, sprężarka zatarta. Tak więc rzućmy szybko okiem. Faktycznie nie ma tutaj żadnego paska. Ja nie sprawdzałem klimy, jestem osobą ciepłolubną, preferuję opuszczone szyby, no i nie było takich upałów po 40 stopni, żebym musiał sprawdzić, czy ta klima faktycznie działa. Tak więc okazuje się, że jednak nie działa, bo nie ma jak. Korek płynu sprzęgła, uszkodzona uszczelka, wycieka płyn. Wygląda na to, że to jest ten delikwent tutaj. Możemy faktycznie zauważyć tutaj jakiś wyciek, no ale o tym informował mnie sprzedawca, mówiąc o tym, że raz mu się zdarzyło, że zapadło mu się sprzęgło. Tak więc wina leży w tym miejscu. Do tego jeszcze płyn hamulcowy i sprzęgłowy do wymiany. Za niska temperatura wrzenia. Dalej, pióra wycieraczek do wymiany. Ale jak to, panie, w takim
aucie. Przecież to jest perełka w deszczu, nigdy nie jeżdżona. Bardziej martwią mnie te spryskiwacze. One troszeczkę tutaj wyskakują. Jeżdżąc po nierównościach, no niestety to potem nie trafia ładnie na szybę. Z tego co widzicie, już zaczyna padać deszcz. No ale jak to? Taką Hondą w deszczu? Ona jeszcze bardziej mi zardzewieje. Odpalmy więc może samochód, bo przyszła pora na wady w oświetleniu. A tak przy okazji, patrzcie, na wyłączonym silniku prawie pół zbiornika paliwa. Widać, że wskaźnik się zawiesił po ostatniej dolewce. Pięknie chodzi. Właśnie, co do odpalania tego samochodu. Siwiczek stał jakieś 3 tygodnie na parkingu pod blokiem osoby, która sprzedała mi E39. No pojechałem Siwikiem, kupiłem BMW i zabrałem BMW. Ten Siwik tam stał, odebrałem go właśnie po 3 tygodniach i odpalił za pierwszym razem. No ale przejdźmy teraz do tych świateł. Co tutaj nie działa? Nie świeci światło przeciwmgielne. No to sprawdźmy. Faktycznie. Wygląda na to, że nie świeci. Tylko wiecie o co chodzi? Nie chodzi o żarówkę. W warsztacie sprawdzili, żarówka jest w porządku, tak więc gdzieś indziej tutaj musi tkwić problem. Tutaj musiałem wymyślić sobie takie rozwiązanie, gdyż nie świeci jedna żarówka w trzecim świetle stop. Chodzi o tego delikwenta tutaj. Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Faktycznie, jak to się teraz mówi, nie jeździłem po zmroku. Luz na łożysku koła przód prawy. No niestety, łożysko tutaj było wymieniane. Zapłaciłem 4 dyszki za łożysko, za wymianę 123 zł. I co? Okazuje się, że faktycznie huczenia nie ma. Tak więc no, ten problem, który doskwierał mi najbardziej, nawet przy tych miejskich prędkościach, czyli olbrzymi hałas z tego prawego przodu, no został wyeliminowany. No ale nadal jakiś luz tam pozostał. Tak więc chodzi już prawdopodobnie o resztę elementów, a nie o samo łożysko. Opony tylne do wymiany. Brak bieżnika na zewnętrznej krawędzi opon. Jak to się stanęło? Panie, ale ważne, że cała reszta opony jest w dobrym stanie. Osłona przegubu zewnętrznego lewego do wymiany. Jest pęknięta. Wyciek oleju spod filtra oleju. O nie! Czy ten Civic zostawia po sobie plamy? Dalej, wyciek płynu chłodniczego z prawego dolnego rogu chłodnicy. Ciężko tu będzie coś zauważyć, ale faktycznie musiałem kupić Borygo i dolać tego płynu, gdyż jego poziom nie był zadowalający. O całym problemie poinformował mnie wskaźnik temperatury. Jeżdżąc po mieście jest jeszcze wszystko raczej ok, ale gdy jechałem po ekspresówce, już tak po 20-30 km ta temperatura zaczęła rosnąć. Rozwiązanie, przesuwałem ten suwak na ciepłe powietrze na kilka sekund, cyk, z powrotem temperatura zdążyła spaść do normalnego poziomu, na kilka kilometrów to wystarczyło i ponownie ta sama operacja. Ostatnie zastrzeżenie ze strony serwisu Hondy, bardzo mocno skorodowane progi oraz fragmenty podłogi. No i to już widzieliście wcześniej, to się sypie, ale po konsultacji z głównym mechanikiem dowiedziałem się, że to auto może mieć jeszcze jakąś tam przyszłość, jeżeli blacharz się tym zajmie. No góra wygląda raczej ok, ale to jest raczej już zabawa dla wytrwałych. Czy nie lepiej poszukać Hondy bez rdzy? Jeżeli jeszcze takie istnieją. A tak przy okazji, patrzcie co dostałem od Car Vertical. Podkładka pod tablicę rejestracyjną z moim logo. Dostałem tego z 20, jak nie 30 sztuk. Będzie na tą Hondę, gdyż ktoś prawdopodobnie zauważył, że blaszki trzymają się w niej na trytrytkach. Starczy jeszcze na inne samochody z mojej kolekcji. Do tego dostałem limitowaną czapeczkę z daszkiem, naklejki, kubek, bluzę z kapturem. Trochę tych rzeczy mi wysłali, bardzo miło. Ale wracając do Hondy. Tak jak powiedziałem wcześniej, 99 zł tyle kosztuje sprawdzenie samochodu przed wakacjami. Czy jest to dobra cena za taki serwis, za taką usługę? Dajcie znać w komentarzach. Odnieście się akurat do stanu tego samochodu. Czy myśleliście, że może ma więcej usterek, a może mniej? No i oczywiście jeszcze to spalanie. 6 litrów gazu w trasie, 7,5 w mieście. Fenomenalne. Tak więc jak widzicie, stoję przed nie lada dylematem, bo z jednej strony samochód jest tani w eksploatacji, był tani w zakupie, ale aby taki pozostał,
trzeba by było w niego wpakować dwu, albo nawet może i trzykrotność ceny zakupu. Czy to ma ręce i nogi, czy to ma sens, nie wiem, zobaczymy. Dajcie łapeczkę w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał, no i subskrybujcie, aby być na bieżąco. Już niedługo aktualizacja sytuacji z E39. Do zobaczenia.